patrz tam, jaki se sprzęt kupiłem, kuźde. Tu są jeszcze do niego akcesoria. Na to oczywiście nie patrzcie. O tu. Elektroniczny opryskiwacz. A, to się tylko tak opuszcza. Elektroniczny opryskiwacz, czyli elektroniczny na akumulatorek, w sensie nie trzeba wajchą napierniczać. Trochę jakiś końcówek, jest tego od skurczybyka. Tych końcówek. O, ja nie wiedziałem co to jest, a to jest potencjometr. Czyli najmniej. O, wyłączona pompa. Ciach. Włączona i na maksa. I wyłączona. Miodzio. Miodzio malinodzio. Bo już mnie szlak trafiał takim małym, kurcze, łazić i pryskać i chwasty, i trawę dolistnie. Idę to uzupełnić i zaraz będę psikał. Zobaczymy, czy to warte w ogóle zakupu. Oczywiście, jak ktoś będzie chciał, to będzie już wiedział, czy warte, czy działa. Żelazo i optysil, żeby trawka była ładna zielona. A nie wiem, czy już ktokolwiek zauważy różnicę, ale tam miałem taką wielką żółtą plamę, tu miałem taką wielką żółtą plamę, tu była taka wielka żółta plama, a już się ładnie zazielenia trawa. Na środku tu już jest taki dywanik, bym powiedział, a tu już się ładnie zazielenia. Jeszcze podejrzewam, że ze trzy takie podejścia i będzie piękna, soczysta zieleń. I co tu jeszcze dokupiłem? Oczywiście dokupiłem sobie taką poszeszkę do pryskania, którą muszę wiedzieć, jak to złożyć. Żeby, wiecie, żeby nie latać po tym trawniku nie wiadomo ile razy. Można zrobić na 4 albo nawet na 6. Mi na 4 myślę wystarczy. Żeby w ogóle wydołał ten silniczek w tym opryskiwaczu. Najpierw zobaczę z wodą, jak to będzie działało. Dopiero wleję specyfik. Kurde, bajzel tu mam, ale powiem wam, że fajnie to nawet chodzi. Tu jest taki pojemnik na przydasie. Tu macie włączanie i wyłączanie i ustawianie ciśnienia na pompie, z jakim ma dmuchać, i ładowarkę, a z drugiej strony jest schowany akumulator pod taką zaślepką. I powiem szczerze, że to nawet fajnie pompuje, patrzcie. Jeszcze z tymi dyszami. Jak mokro od razu jest? No zarąbiście. Teraz będę oprysk robił 15 minut, a nie jak wcześniej godzinę. Czy nawet więcej chłodziłem z tym, żeby napompować. Dobra, dorabiam sobie te żelazo i optysil. Sprzątam ten bałagan i jadę z towarem. To pewnie jest tutaj na ładowarkę może. Czekaj, czy ona się tu zmieści. Nie. Czyli to nie jest na ładowarkę, to jest na te resztę akcesoriów. A trochę tych akcesoriów tu jest. Potrójna dysza. Ona też się nie zmieści. No jest, chociaż się zmieści. Jakaś pojedyncza, podwójna, znowu pojedyncza, znowu jakaś pojedyncza, taka z innym dzióbkiem. Zapasowe uszczelki są i trzymaki do rureczek. Ten trzymak to się gdzieś powinno wpiąć, z tego co widziałem. A, tu. Będzie można zapiąć sobie opryskiwacz za to. Jest taka do roślinek. O, jakbyście chcieli sobie jakoś jednego, kurde, w jakiegoś chwasta wypryskać. I jest taka większa też do napsiukiwania. No to już się tu nie zmieści. Te dwie się nie zmieszczą. Zresztą te też potrójną i podwójną wyjmę, bo to
gdzieś do szafki pójdzie, a tam tu nie chcę będzie. No i tak się dba o trawniczek, nie? Zaraz go założę, zobaczę jak się z nim będzie łaziło. No i co, mam go na plecach. Jest to 16 litrów, ja kupiłem sobie chyba 16, a można kupić 18 i 20. Nawet się to wygodnie nosi. No i jedziemy. Nie no, jest dużo szybciej. Ile się człowiek musiał napompować, kurde, przecież ręcznie, żeby to zrobić. I widzę, że pompa by spokojnie wydała na szerszą szerokość, czyli mogłem zrobić to na 6 dysz. I cichutko chodzi, wam powiem. Trawka odżyje. W ogóle nie wiem, czy słyszycie silnik. Ładnie idzie. No i tak sobie pryskam, żeby mieć ładny, puchaty, zielony trawnik. Nie chcę już mi się zakładać tych dodatkowych dysz, żeby robić szerzej. No na razie tak przelecę, ale widzę, że spokojnie wydałoby na szerzej. Trawnik też robię sobie tylko na równo z domem. I to będzie mój docelowy trawnik, bo tu i tak powstanie kiedyś szklarnia, jakiś blaszak na ciągniczek, na jakieś szpadle, łopaty i tak dalej, więc tutaj nie będę inwestował w tą dalszą część trawnika. To już tak jest, bo jest. Powiem wam, że chyba z żadnej zabawki się tak nie cieszę, jak z tego opryskiwacza, kurcze, elektrycznego. Fajny jest, bo naciskacie, załącza pompę, wyłączacie, przestaje pompa chodzić. Zobaczcie, co to jest za Cultivo. Fajne jest, że on zaczyna właśnie chodzić, jak ujmiecie mu ciśnienia. No ile to robiłem? Kurde, nie wiem, czy 10, może 15 minut, ale troszkę za wolno chodziłem, bo mi powinno wystarczyć 9 litrów na cały ten mój kwadrat, a mi zabrakło 3 litry, czyli 12 litrów. Muszę sobie dorabiać tego koncentratu, żeby oblecieć ten swój areał. Fajny jest, muszę przyznać, że jest. I tu widzicie, ile macie baterii. Ten woltomierz na zielono, czyli naładowany, chyba. I ustawiacie sobie, jaką siłą pompuje. Nie no, fajny jest. Muszę powiedzieć, że fajnie to chodzi. Zaoszczędzę za każdą taką operacją około 40-50 minut czasu. Więc teraz mogę usiąść, napić się browarka. I może włączyć jakiegoś live'a z wami. Bo tak, to bym musiał chodzić z tym pojedynczym opryskiwaczem i z taką jedną dyszą. Taką, co wiecie, naokoło daje, to nadawała taką średnicą. Może. Czy taką, co dawała tak. No to mówię, chodziłem ponad godzinę, żeby to ładnie opryskać. Tym mówię, 10-15 minut. Ale sprzęcik. Ciekawe, ile pochodzi. Bo tu jeszcze się nie ma co zawczasu cieszyć.